Каля 100 заходніх сучасных танкаў атрымае Украіна ад сваіх партнёраў. Ці гэтага дастаткова для вызвалення ад акупацыі, ці хаця б для правядзення вялікага контрнаступу? Са мной на сувязі польскі генерал дывізіі Роман Полька, былы камандзір спецаддзелу «Гром». Дзень добры, пане генерале. Дзень добры. Дзішай віджаем жарт украінскіх кабарычажы о чоўгах «Леопард-2». Они там поведзелі, что то «Леопард-2» – то найлепша машина, справадзона кедыкольвек в історії України з Польскі до України. Чи фактичні те чоўгі і інне заходнє потрафимо змініць пшебік войны? Zdecydowanie. To memów na temat czołgów Leopard było dużo, szczególnie kiedy mieliśmy do czynienia z tym tak zwanym szolcowaniem. No, na szczęście udało się zachować ten jednolity front. Otóż te czołgi dają Ukrainie przewagę na polu walki. To pierwsza rzecz, nowoczesny system kierowania ogniem. Oznacza to, że można strzelać w dzień, w nocy, w ruchu. Druga sprawa, odporność tych czołgów na uderzenia. Nawet jeżeli zostanie taki czołg trafiony, to w przeciwieństwie do T-72 chociażby, przedział amunicyjny ma takie, oddzielony jest przede wszystkim od ludzi, którzy tam są, bo chroni się ludzkie życie. Ponadto jest prowadzona aktywna ochrona tego czołgu, manewrowość tego czołgu. No naprawdę tutaj patrząc na wskaźniki wojskowe, no to w przelicznikach można rzeczywiście uznawać, że czołg Leopard wart jest 3 takie stare typy czołgów, aczkolwiek to wszystko jest niepoliczalne, uznaniowe i zależy od konkretnej sytuacji. Tak, no kiedy Ukraińcy w pierwszym miesiącu wojny bronili Kijowa, mam na myśli pierwszą samodzielną brygadę pancerną siwierską, która broniła Czernichowa, to była brygada wyszkolona przez Amerykanów. Oni mieli do dyspozycji około 100 tylko czołgów, w dość nowoczesnych ukraińskich T-64B i potrafili, mając przelicznik 1 do 10 i w czołgach, i w żywej sile, obronić, oczywiście mieli straty, obronić Kijów. Więc faktycznie w ukraińskich rękach dobry sprzęt potrafi dobrze działać. Ale do czego konkretnie może być użyty? Do jakiegoś przełamania rosyjskiego frontu w jakimś konkretnym, wąskim miejscu? Do jakiejś kombinowanej operacji z użyciem innych pojazdów zachodnich? Czy bardziej do obrony w najbliższych miesiącach? Jak pan to widzi? No może najpierw nawiążę do tego, co pan powiedział na początku. Otóż Clausewitz powiedział, teren opanować, przeciwnika pokonać, wolę walki złamać. I rzeczywiście wszyscy specjaliści, tak zwani specjaliści, różnego rodzaju geopolitycy, a nawet takie kraje jak Niemcy, Francja, wtedy kiedy Ukraina została zaatakowana, zrobiły krok do tyłu, no i mówili, że Ukraina tej wojny nie ma szans wygrać. Profesor Kik w 2014 roku mówił, że ta rosyjska armia jest niezwyciężona. Ukraina powiedziała, że czynnik ludzki to jest coś, co rzeczywiście na polu walki decyduje o zwycięstwie. Otóż dlaczego te czołgi są dzisiaj bardzo potrzebne? No przede wszystkim działania, które mają miejsce, czy to w Donbasie, czy na południu, one odbywają się na otwartych przestrzeniach, na otwartym polu. Tu już nie ma możliwości takiego skrytego manewru, czy działań polegających na zaskoczeniu, uderzeniu, czy tam entołem, czy bajraktarem. No tylko niestety wracamy do klasycznej walki z minionej epoki, do tej wojny, której miało już nie być, której dominuje właśnie artyleria, siła ognia i oczywiście siła ognia czołgów. Stąd też, żeby Ukraińcy mieli jakiekolwiek szanse rozwijania inicjatywy operacyjnej, potrzebne są 200-300 czołgów, taka pięść pancerna, aby rzeczywiście wyprzeć Rosjan z okupowanych terytoriów i chociażby na przykład odciąć Rosjan od Krymu w tym korytarzu lądowym. Tak, panie generale, 200-300, tak, taką liczbę wymieniał generał Walery Załużny. Na razie Ukraina dostanie w najbliższych tygodniach, czy miesiącach, mam nadzieję, około 100 zachodnich czołgów w sumie. Pewnie jest nadzieja na jakieś czołgi typu T-72, mówi się o Maroku, który już przekazał te czołgi. Paradoksalnie to są czołgi zakupione kiedyś na Białorusi, czyli białoruskie czołgi pojadą bronić Ukrainy. Ale co z zachodnimi czołgami? No, każde państwo wyciąga tam po kilka, po kilkanaście sztuk, jest ich mało, tak? Czy jest nadzieja na to, że po tej pierwszej partii, po tych pierwszych około 90 czy 100 pójdą kolejne, czy to będzie jedyna partia czołgów, która pójdzie na Ukrainę? Jak pan to widzi? Znów tutaj zacznę od pierwszej części pana zdania. Bardzo mi się podoba to, że białoruskie czołgi bronią Ukrainy i że białoruskie czołgi bronią Białorusi, krótko mówiąc, bo ta niepodległość Białorusi, Ukrainy jest
dzisiaj zagrożona bardzo mocno, nie tylko Ukrainy, która została napadnięta, ale chociażby Białorusi, która no, podporządkowuje się za bardzo Rosji i pozwala wyprowadzić ten atak z własnego terytorium. Otóż no, trzeba powiedzieć, że te czołgi są w stanie zmienić los wojny. Ta mozaika sprzętowa, która tak z mozołem trafia na Ukrainę, no ona z początku to wygląda źle, ale jak widać od początku tej wojny po takim szolcowaniu czy po takim hamulcowaniu Niemiec, no jednak kiedy przełamane są już pewne pierwsze dostawy, no to już później płyną trochę szerszym strumieniem. No jestem przekonany, że to jednak będzie 200-300 albo nawet i więcej czołgów. Potencjał niemiecki jest nie do przecenienia, bo to głównie logistyka, zaopatrywanie. No trzeba cały czas pamiętać, że czołg to nie tylko ta jedna skorupa, która wozi ludzi, tylko właśnie całe systemy logistyczne, mosty towarzyszące, amunicja, systemy zaopatrywania. No to wszystko będzie dostarczane do Ukrainy w interesie samej Europy. Jestem o tym przekonany. W tej chwili te obliczenia też wczoraj patrzyłem, 10, 14, 15, to musi być kilkaset czołgów, to nie może być właśnie takie wspieranie Ukrainy drogą kropelkową. I mam wrażenie, słuchając chociażby dyskusji w ramach Sojuszu NATO, że ten etap kropelkowego wsparcia Ukrainy jednak mamy za sobą. I to już nie będą tylko czołgi, bo już się mówi o samolotach, czy właśnie o zwiększeniu zasięgu artylerii, co jest kluczowe przy działaniach na dużych głębokościach. A jak pan ocenia tą drugą stronę, mam na myśli rosyjską, ich stan wyposażenia, ich zaopatrzenie, ich sprzęt, tak, ich wozy? W jakim stanie teraz jest wojsko rosyjskie według pana? No przede wszystkim Rosja nie prowadzi wojny ojczyźnianej w obronie własnego terytorium, tylko inwazję. I to inwazję realizowaną przez różnego rodzaju bandytów, grupy Wagnera, którzy rywalizują z wojskiem. No widać, że rozbił się system dowodzenia. Jest niejednolity, niespójny, ciągłe zmiany dowódców, fatalne morale żołnierzy. I to jest właśnie ten czynnik ludzki, który pomimo dużego nasycenia sprzętem Rosji, dużych możliwości wysyłania jednak wciąż uzbrojenia na pole walki, po prostu powoduje, że nie ma za tym żadnych sukcesów. Putin nie ma nic do stracenia. Putin w zasadzie już wie, że przegrał na arenie międzynarodowej i stara się rzucić do walki wszystko, co posiada. Pewnie na wiosnę podejmie jakąś inicjatywę, aczkolwiek nie wierzę, że miałaby to być ofensywa lądowa. Jeżeli tak, to tym gorzej dla samych Rosjan, ponieważ jestem przekonany, że przy wsparciu Europy Ukraina no już nie popełni takiego błędu, czy nie będzie miała takich ograniczeń jak na początku wojny, kiedy to ogromna kolumna rosyjskich sił stała na drodze, a Ukraina nie miała czym tego niszczyć. Pewnie takie działania nękające będą prowadzone, uderzenia rakietowe, lotnictwa, ale nie wierzę w powodzenie większej ofensywy. Rosja, która nie jest w stanie odbić Chersonia, nie jest w stanie zdobyć Bachmutu, może w jakimś czasie nawet i zdobędzie, no ale nie ma żadnych realnych takich zdobyczy, którymi można by się było pochwalić. W mojej ocenie jest skazana na niepowodzenie, a jak szybko to nastąpi, to bardziej zależy od Zachodu niż od Ukrainy, która pokazała, że ma ducha walki, tylko po prostu nie może walczyć gołymi pięściami. Panie generale, ja mam jeszcze dwa pytania. Chciałem pana zapytać również jako oficera wojsk specjalnych, jako żołnierza byłego wojsk desantowych również, tak? Istnieje coś takiego jak pewien mit, legenda rosyjskiego WDW, prawda? Rosyjskiego specnazu, a wcześniej radzieckiego. To była legenda tworzona przez kulturę masową, kino, książki i tak dalej, seriale. Czy Ukraińcy rozbili ten mit o wszechmogącym rosyjskim specnazowcu? Jak pan to widzi z perspektywy polskiego specjalca? Ten mit, ta legenda padła, tego rosyjskiego żołnierza, tego rosyjskiego właśnie specnazu, grupy Wagnera. Ukraińcy, Wojska Obrony Terytorialnej, czyli niezawodowi żołnierze, dali sobie radę z tym mitem i z tą legendą. To jest niesamowite, czego dokonali, poczynając od Wyspy Węży, ale później przez uderzenie na Most Kerczeński, który był przecież tak wspaniale chroniony wszelkimi systemami. Ukraińcy budują własną legendę. Ja pamiętam, jako dowódca Gromu miałem propozycję współdziałania z ukraińskimi siłami specjalnymi,
Ale one wtedy były bardzo skorumpowane. To było przed 2014 rokiem. No i mówiłem, no jest problem, ogromny problem, ponieważ armią dowodzą oligarchowie. No kiepsko to wygląda. Natomiast teraz to jest zupełnie inna armia. To nie jest pułkownik Mamczur, który bohatersko z radziecką flagą idzie się poddać zielonym ludzikom, tylko to są ludzie, którzy walczą całym swoim sercem, jestestwem i którzy zbudowali legendę, bo to będzie legenda i o tym powstanie wiele filmów, niezwyciężonego ukraińskiego żołnierza. Żołnierza, o którym świat sobie przypomniał, że to przecież on dał nam zwycięstwo w II wojnie światowej, bo bardzo często mówi się, że to przecież Rosja wygrała, zapominając o tym, że przecież Ukraińcy ponieśli w tej wojnie ogromne straty i też bohatersko, a może nawet w większym stopniu, bo to już teraz historycy się licytują, poświęcali się po to, aby ratować świat. Panie generale, ostatnie pytanie. Ukraina ma wysokiego ducha walki, tak? Ma duże wsparcie ogromnej koalicji międzynarodowej, ale jest mniejszym państwem i ma mniejszą liczbę ludności niż Rosja, tak? Czy widzi tu pan ryzyko, tak, tego, że wojna może się przedłużyć i Ukrainie wyczerpią się po prostu zasoby ludzkie i trzeba za wszelką cenę zwyciężać jakby jak najszybciej? No w krótkiej wojnie, podobnie jak Finlandii udało się stosunkowo w miarę obronić przed rosyjskim najazdem w XX stuleciu. To, czego świat może zazdrościć Ukrainie, to serce do walki. To podkreślam. Wtedy, kiedy rozpoczęła się ta wojna, w Polsce w branży budowlanej na przykład był duży kryzys, bo mężczyźni po prostu wracali na Ukrainę po to, żeby walczyć. To jest niesamowite, ponieważ często słyszy się głosy w Europie, że gdyby doszło do wojny, to trzeba po prostu uciekać. Tu stało się odwrotnie. Po stronie rosyjskiej to kiepskie morale i ta obawa przed powszechnym poborem doprowadziła do ucieczki już około 5 milionów ludzi, młodych ludzi, w tym około miliona informatyków i ten eksodus trwa. To wszystko powoduje większe represje, większy terror w samej Rosji. To z kolei powoduje rzeczywiście zapaść na rynku gospodarczym. Ja myślę, że trzeba patrzeć na to na całokształt. Samo mięso armatnie tresowane, bo tak są traktowani szeregowi w Rosji, ono nie zwycięży. To nie te czasy naprawdę, a również i wcześniej, kiedy nie było ducha walki, to trudno było liczyć na zwycięstwo. Wiem, że Rosja 140 milionów ma przewagę liczebną nad Ukrainą, ale nie są to przepotężne zasoby, nie ma serca do walki, a Ukraina ma wystarczająco dużo ludzi, którzy przy wsparciu technicznym Zachodu, jeżeli będzie kontynuowane i nie będzie dozowane metodą kropelkową, może przechylić szale walki na swoją korzyść jeszcze w tym roku, a nawet do lata tego roku. Tak, a przywódcy Zachodu powtarzają jak pewną taką klątwę, taką mantrę, tak, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. Panie generale, dziękuję również za wywiad i też za wsparcie, które Polska tutaj jest liderem w tym pomocy okazuje Ukrainie. Dziękuję bardzo. Chwała wolnej Ukrainie i wolnej Białorusi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia.